Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, karta dnia na dzień 23 stycznia 2022 roku. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. 23 stycznia 2022 roku. Karta Tarota. O, moi drodzy, tutaj może pojawić się konflikt. Dużo osób jest zaangażowanych w nasze życie. Także myślę, że widać tą kartę słaby fokus. Moi drodzy, możemy oczywiście mieć konflikt na tle prywatnym, domowym. Dużo osób może być zaangażowanych w nasze życie, wtrącać się. Nie pozwólmy na to. Może być tak, że możemy mieć wiele kontaktów, wiele rozmów i te rozmowy będą polegały na użyciu odpowiednich argumentów. Nie dawajmy się oczywiście prowokować. I moi drodzy, tutaj jest konkurencja. Jeśli pracujecie tego dnia, możecie się oczywiście otrzeć o konkurencję, o rywalizację. Ktoś może być zazdrosny, tak? Ktoś może nam tu chcieć włożyć szpilę w nasze ciało. Także też musimy uważać, co robimy i co mówimy. Moi drodzy, to jest tyle od Tarota. W aspekcie zdrowotnym uważajmy na różnego rodzaju skoki temperatury, czy też pulsu, czy ciśnienia. Układ krwionośny może być troszeczkę zagrożony, biedniejszy. I karta anielska na ten dzień. No tutaj, moi drodzy, są błogosławieństwa przy tych właśnie sporach. Zaraz próbujemy to, jak, w jakiś sposób ciekawy, moi drodzy, zinterpretować. Bóg i aniołowie pomagają Tobie właśnie teraz. Nadal proś ich o pomoc i zaakceptuj ją, gdy nadejdzie, a zawsze nadchodzi. Aniołowie chcą, byś wiedział, że otacza Cię teraz specjalne błogosławieństwo. Być może doświadczyłeś ostatnio jakiegoś wyzwania lub może prosiłeś o specjalną pomoc. Z jakiegoś powodu aniołowie otaczają Ciebie teraz boską miłością bardziej niż kiedykolwiek. Nawet inni aniołowie są z Tobą, dając dodatkową ochronę miłości i światła. Czasem możesz się czuć, jakby Bóg i aniołowie Cię opuścili. Ta karta przypomina, że oni nie odeszli i po prostu nie mogą Ciebie opuścić. To jest tylko nasz lęk, który powoduje, że jesteśmy ślepi i głusi na obecność aniołów. Teraz Twoi aniołowie mogą zabrać Twoje lęki, jeśli ich o to poprosisz. I pozwolisz na to, jesteś naprawdę błogosławiony i bardzo kochany przez Boga i anioły. Moi drodzy, tutaj ja w tej chwili chcę to jakoś podsumować, spuentować. Moi kochani, tutaj może być konflikt z nami samymi, walka z nami, bo my całe życie, moi kochani, szarpiemy się oczywiście z rzeczywistością i tutaj możemy walczyć ze sobą, aby przemóc się, zrobić coś, zadziałać w jakiejś sprawie. Także niekoniecznie, tak jak powiedziałam, to jest konflikt czy konkurencja z innymi osobami, czy też wtrącanie się w nasze życie. Możemy walczyć ze sobą i tutaj na pomoc przychodzą nam aniołowie, moi drodzy. Taka puenta i myślę, że to mi przyszło na myśl w tej chwili, że to jest walka z samym sobą o naszą rzeczywistość. Wspierajmy się górą, tak jak zawsze kończę, moi drodzy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.